Czy masz świadomość? Żeby się nie skleszczyć, nie stać się klechą. Będę wśród swoich robotników, dopóki tylko będę mógł. Praca ma służyć człowiekowi, stąd człowiek nie może być niewolnikiem pracy i w człowieku nie wolno widzieć tylko wartości ekonomicznych. W życiu osobistym, społecznym czy zawodowym nie można budować tylko na materializmie. Materia wychodzi z warsztatu pracy uszlachetniona, a człowiek staje się gorszy. Dlaczego praca często nie jest czynnikiem, który uszlachetnia człowieka? Dlaczego człowiek często jest tylko robotem, który ma obowiązek wykonywać plany i to najlepiej, jeśli czyni to z zamkniętymi ustami? Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość? W ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich przeczytałem Państwu trzy cytaty z wypowiedzi księdza Jerzego Popiełuszko. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest Piotr Ciąpa, menadżer posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy dla różnych przedsiębiorstw, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów aktywnie działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W latach 2006-2019 współpracował z Instytutem Spraw Obywatelskich, angażując się m.in. w Centrum Wspierania Rad Pracowników oraz kampanię Obywatele Decydują. Dzień dobry, Piotrze. Witaj, cześć wszystkim. Piotrze, 40. rocznica zamordowania księdza Jerzego Popiełuszko jest kontekstem dzisiejszej naszej rozmowy. Powiedz nam wszystkim, co ksiądz Jerzy miał wspólnego ze sprawami pracowniczymi? To jest bardzo też trudna odpowiedź. Kiedy ja zastanawiałem się po twojej propozycji rozmowy na ten temat, to zobaczyłem, że bardzo łatwo jest zinstrumentalizować jego postać. W jego dziedzictwie to swoje trzy grosze mogą znaleźć zarówno narodowcy, jak i członkowie partii Razem. To jest właśnie taka bardzo postać niezwykła, która przełamywała pewne schematy. Na pytanie, co miał wspólnego z pracownikami, prowokacyjnie mógłbym odpowiedzieć, że nic, dlatego że jeżeli zajmował się pracownikami i sprawami pracowniczymi, i sprawami społecznymi, to była to funkcja jego wiary, jego zaangażowania w Kościół. Ale oczywiście na tym polu właśnie jego wiara przyjęła no, takie najbardziej spektakularne, wyraziste objawy, bardzo ważne dla nas. Przy czym tu ja jeszcze chcę dodać jedną rzecz, że w nauczaniu Kościoła katolicka nauka społeczna, o której będziemy tu w jego kontekście rozmawiać, to jest dopiero może trzecie, albo jeszcze dalszej kolejności w hierarchii wartości, tak? Bo pierwsze to są artykuły wiary, nauczanie moralne, może dopiero na trzecim miejscu katolicka nauka społeczna i to właśnie w takiej hierarchii to wygląda, to tak wygląda, więc tu trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie popełnić jakiegoś nadużycia, ale po tym zastrzeżeniu możemy po prostu wrócić i tak, był bardzo blisko ludzi pracy, pracowników, oni byli dla niego ważni. No ale nie wiem, ty śledzisz lepiej, mocniej niż ja debatę publiczną, czy te kolejne rocznice, czy w ogóle rozmowa o Kościele i o księdzu Jerzym.
Ale ja tak z boku to mam takie, odnoszę takie wrażenie, że o tym rzadko się rozmawia w jego kontekście. Rzeczywiście, ja ubolewam nad tym, bo w procesie beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki jego zaangażowanie społeczne zostało, no tak chyba trzeba użyć tego słowa, zmarginalizowane. Był człowiekiem wiary, obrońcą życia, a to, że był zaangażowany również społecznie, co było funkcją jego wiary. To rzeczywiście nie było podkreślane lub jest podkreślane bardzo incydentalnie. I jest to jakaś nieprawda o nim, bo to była bardzo ważna część jego życia. A myślisz, że z czego to wynika, że tak rzadko o tym się rozmawia w polskiej debacie publicznej? Wydaje mi się, ja tutaj mówię tak, żeby słuchacze też mieli świadomość. Jestem katolikiem, który identyfikuje się z Kościołem. Jest on dla mnie bardzo ważny. I ja muszę przyznać, tak oceniam sytuację, że po roku 1989 roku Kościół dobrowolnie przystał na sekularyzację pracy. O ile jest zaangażowany po stronie rodziny i bardzo walczy o jej taki tradycyjny kształt, to jeśli chodzi o pracę, po 89 roku tak jakby abdykował i to dobrowolnie zrezygnował. Ja tu chcę opowiedzieć taką historię, bo w roku 1980, w maju, prymas Wyszyński powołał, wtedy to się nazywało Komisja Robotnicza Episkopatu Polski. Ona ostatecznie przyjęła po kilku latach nazwę Komisja Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Zauważcie, jaki to był jaka prorocka decyzja, tak? Na kilka miesięcy przed strajkami w 80 roku prymas Wyszyński powołuje tą komisję, a dodam tutaj, że z opowieści Kingi Dunin, którą kiedyś przedstawiła chyba w Krytyce Politycznej, opowiedziała historię, że w czerwcu 1980 roku na zjeździe Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Łodzi wykład otwierający całe to spotkanie socjologów, wykład wschodzącej gwiazdy polskiej socjologii, wówczas jeszcze doktor Jadwigi Staniszkis, mniej więcej dało się streścić w takich słowach: w Polsce się nic nie zmieni, ponieważ nie ma żadnego potencjału do zmian społecznych. To powiedziała w czerwcu. W lipcu był lubelski lipiec, no a później przyszedł sierpień. Więc na tym tle decyzja księdza prymasa Wyszyńskiego była po prostu prorocka. I co się stało? Tak, po stanie wojennym dla wielu działaczy związkowych duszpasterstwa ludzi pracy były możliwością jawnego działania i one naprawdę rozkwitły. A jaki jest ich los? W 1996 roku, czyli już po upadku komunizmu, episkopat zlikwidował Komisję Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Bardzo to przykre, bo to sprawia takie wrażenie, że walka się skończyła, żołnierze mogą być zdemobilizowani. I w ten sposób doszło do sekularyzowania pracy, a przecież życie człowieka nie może być w jednej trzeciej katolickie, a w pozostałej części niekatolickie. Tymczasem Kościół nie mówi dzisiaj ludziom, jak żyć zawodowo w miejscu pracy. W ogóle jest cisza właściwie na ten temat w porównaniu na przykład do wypowiedzi na temat, jak żyć w rodzinie, jak te relacje układać. Więc widać bardzo wyraźnie, że Kościół przestał doceniać
ten obszar życia człowieka, jakim jest praca. Ubolewam nad tym głęboko. A wspomniałeś o katolickiej nauce społecznej. Na chwilę do tego wrócę, jak ona się łączy z dziedzictwem właśnie księdza Jerzego? Nie wiem, na ile ksiądz Jerzy Popiełuszko studiował katolicką naukę społeczną, ale po to, żeby ją wdrażać, to może i nawet nie trzeba jej studiować. Tutaj wiara podpowiada, jak ma być. Więc przy czym ja jeszcze raz chcę zaznaczyć, że w hierarchii nauczania Kościoła katolicka nauka społeczna nie jest na pierwszym miejscu, to żeby była to po prostu jasność. Ona jest tak naprawdę funkcją wiary, jest sprawą jakby konsekwencją czy sprawą wtórną. Bowiem spotykam się często z takimi oczekiwaniami czy z punktem widzenia, że katolicka nauka społeczna jest dobra, okej, ja mówię też o osobach, które nie identyfikują się z Kościołem, tymczasem ona bez Kościoła nie istnieje, nie funkcjonuje i nie istnieje. Prawdopodobnie by zwiędła, gdyby nie wiara katolików, tak naprawdę. I ona też i z tego brała się u księdza Jerzego Popiełuszki. Natomiast oczywiście znam te głosy, które mówią, że katolicka nauka społeczna to prawie socjalizm. A mnie to nie razi, gdyby ktoś tak stawiał sprawę, chociaż nie jest to prawda, tak? Ale rozumiem te intencje, które stają za tym punktem widzenia i one nie są takie nietrafne znowu. Socjalizm to jednak nie jest. Jednakże, tak jak na samym początku powiedziałem, partia Razem też by tam znalazła bardzo dużo dla siebie. A czy mógłbyś powiedzieć krótko, na czym polega właśnie ta idea, ta katolicka nauka społeczna dla tych osób, które na pierwszy raz na przykład się spotykają z tym terminem? Tego się nie da w dwóch słowach powiedzieć. Jest to bogate nauczanie Kościoła, wielowymiarowe. Nie tylko w kwestiach pracy, tak, ale tutaj, jeśli chodzi jeszcze o działalność Instytutu Spraw Obywatelskich, to dodam, na przykład zawiera się tam też nauczanie w sprawach referendów, które Kościół pozytywnie przyjmuje. Powiem, jakie jest źródło, tak jak ja je rozumiem, katolickiej nauki społecznej. Ono wychodzi z punktem wyjścia jest godność człowieka, który jest dzieckiem Bożym, jest przygotowywany tu na ziemi w przyszłości do przebóstwienia, tak? I z tego wynika jego godność, która musi mieć konsekwencje dla życia codziennego, także w pracy i w wielu innych obszarach, na przykład wspomniane referenda, to jest upodmiotowienie, podzielenie się władzą, tak naprawdę z każdym człowiekiem, któremu ta godność się należy, bo to z tego wynika. I to wynika z wiary. Wspomniałeś o duszpasterstwach ludzi pracy. Zastanawiam się, na ile można je łączyć z ideą czy z instytucją rad pracowników. Przypomnę tym słuchaczom, którzy nie wiedzą, Instytut Spraw Obywatelskich prowadzi od 2006 roku kampanię na rzecz wzmocnienia rad pracowników, a nasz dzisiejszy gość właściwie przyszedł z tym tematem do Instytutu i od Piotra właśnie zaczęła się nasza już 18-letnia batalia o to, żeby wzmocnić rady pracowników. Czy tu widzisz jakieś połączenie kropek? Oczywiście, że tak, ale zacznę od najpierwszej kropki. Może niewiele osób wie, gdzie powstała na świecie pierwsza rada zakładowa. Wszyscy wiedzą, gdzie powstały związki zawodowe, ale gdzie powstała rada zakładowa? Pierwsza, czyli instytucja dopuszczająca pracowników do współrządzenia przedsiębiorstwem. Jej twórcą był Leon Harmel, to jest przedsiębiorca francuski,
który w swoich przedsiębiorstwach wprowadził ją. Właśnie wiedział też, on nie miał naiwnego podejścia do pracowników, że obdarzeni władzą natychmiast zrobią z niej dobry użytek. To był też rodzaj edukacji i wychowywania do pełnienia władzy. Właśnie rada zakładowa. I to było w XIX wieku, chyba w drugiej połowie XIX wieku. Wtedy katolicka nauka społeczna nie była jeszcze rozwinięta. Było to dopiero co po encyklice Leona XIII Rerum Novarum, ale katolicka nauka społeczna była w powijakach i Leon Harmel, który był gorącym katolikiem, żarliwym katolikiem, on po prostu zastanawiał się, jak żyć, mając majątek, i doszedł do takich przekonań, że on ma obowiązek dowartościowywania swoich pracowników, podnoszenia ich w górę. Temu miała służyć rada zakładowa, nie związek zawodowy właśnie, bo jest różnica między samorządem pracowniczym a związkiem zawodowym. Najlepiej, jakby one sobie nie wchodziły w drogę. Jedna instytucja i druga są potrzebne pracownikom, ale połączyć się tego raczej nie da. Jest to po prostu bardzo trudne. A jaka jest ta różnica? Wyjaśnij słuchaczom. Że związek zawodowy, bardzo potrzebny, walczy jednak o partykularne interesy pracowników. Natomiast rada pracownicza, bo to nie do końca są pokrywające się terminy, czy rada zakładowa wcześniej, której początki, tak jak mówię, nie są wcale w komunizmie, tylko we Francji XIX-wiecznej, że one myślą o dobru wspólnym, o przedsiębiorstwie jako wspólnocie wszystkich zatrudnionych i szukają najlepszego wyjścia czy najlepszych rozwiązań, ale nie tylko dla siebie, ale też i dla odbiorców, dla dostawców, po prostu odpowiedzialność społeczna biznesu. Dzisiaj się to tak uczenie nazywa i jest bardzo już traktowane, wręcz można powiedzieć nadużywane i instrumentalnie traktowane przez biznesy, które duże korporacje, które chcą po prostu z tego zrobić jakiś tam użytek dla swojego wizerunku, ale początki to były właśnie takie, jak tu mówię, czyli różnica podstawowa jest taka: związek zawodowy walczy o partykularne interesy i słusznie pracowników, natomiast rada zakładowa jest emanacją pracowników, ale do zajmowania się dobrem wspólnym. Wyobrażam sobie, że dobra rada pracowników może wejść w spór ze związkiem zawodowym, jeżeli jego roszczenia będą nie do udźwignięcia dla przedsiębiorstwa. A wracając do tego pytania początkowego, czyli co łączy duszpasterstwa ludzi pracy i Rady Pracowników, coś jeszcze możesz dodać? To znaczy, one nie funkcjonowały ze sobą równolegle. Ja sobie miałem w pewnym momencie takie nadzieje, że uda mi się w kościele znaleźć osoby i przekonać je do tego, że rady pracowników, po tym jak duszpasterstwa ludzi pracy no, zwiędły niestety, one tlą się jeszcze gdzieniegdzie. Z reguły to są bohaterscy emeryci dawnej Solidarności, prawda? Chociaż pewnie są i od tego wyjątki, że tak naprawdę one zwiędły i Kościół nie ma żadnego pomysłu, jak zafunkcjonować w środowiskach pracowniczych, żeby właśnie mówić, jak żyć w miejscu pracy. I rady pracowników są wręcz idealnym stworzeniem, instytucją do tego, żeby katolicy zajmowali się tym, ale nie tylko katolicy, bo przecież w przedsiębiorstwie pracują też i niekatolicy. Dobro wspólne, wszyscy. Ale uważam, że katolicy mają w pierwszej kolejności jakby obowiązek zainteresowania się taką instytucją, skoro się powołują na katolicką naukę społeczną. Znajdziemy tam wiele uzasadnień dla tego rodzaju instytucji, jak Rada Pracowników i Samorząd Pracowniczy. W 2004
roku, nie, 14 roku, napisałeś w dzienniku Rzeczpospolita taki tekst o właśnie zapomnianym dziedzictwie księdza Jerzego Popiełuszko. I tam możemy przeczytać takie zdanie, cytuję: w sprawie pracy Kościół podpisał akt kapitulacji bez jednej bitwy. Koniec cytatu. Tak. Proszę o wyjaśnienie tych słów. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. No to jest właśnie to, co powiedziałem. Kościół po 89 roku zrezygnował tak naprawdę i to nie pod żadnymi naciskami. O ile w sprawie rodziny to jest spór, który istnieje, przenosi się też na płaszczyznę polityczną. Jak życie w rodzinie powinno wyglądać, jak prawo powinno określać prawa, obowiązki, prawda? No znamy to wszystko, nie będę tutaj tracił czasu. Tak, w sprawie pracy właściwie nikt nie naciskał, nikt nie wypraszał Kościoła z tego terenu, tak? Nikt nie było żadnego sporu z jakimiś prawdziwymi lub urojonymi przeciwnikami. Kościół po prostu nagle stracił zainteresowanie tym. Oczywiście, że znajdziemy gdzieś tam pewnie pojedyncze wyjątki, przypadki, które nie wpisują się w tą ocenę, o której ja tutaj mówię. Ale zasadniczo Kościół stracił zainteresowanie, tak? Nie wiem, nie byłem jakby świadkiem tego procesu, nie rozmawiałem z ówczesnymi biskupami, którzy podejmowali te decyzje. Trudno mi się wypowiedzieć, jakie były ich motywacje. Rezultat jest no, dla Kościoła zawstydzający. Tutaj wrócę do tego drugiego cytatu, który przedstawiłem Państwu, czy odczytałem na wstępie. Będę wśród swoich robotników, dopóki tylko będę mógł. Mnie zastanawia w tej całej opowieści, może znasz odpowiedź na to pytanie, co tak naprawdę się stało takiego, że ci robotnicy byli tak ważni dla właśnie księdza Jerzego. Ponieważ jestem osobą wierzącą, więc ja mogę powiedzieć, to tajemnica. Ja byłem, jestem dalej związany z parafią, z kościołem, w którym ksiądz Jerzy Popiełuszko był wikarym. I najstarsze osoby, ja nie miałem okazji go poznać, bo wtedy nie miałem, byłem dzieckiem, ale najstarsze osoby pamiętały go. I w ogóle nie przypuszczały, że on, że to jest osoba tego formatu. Po prostu my wierzymy, że Pan Bóg powołał proroka. Tak? I to się potrafi zdarzyć, tak jak w Księdze Izajasza jest napisane, ze zeschniętej ziemi wyrasta korzeń. Tak było z księdzem Jerzym. Nic nie zapowiadało jego wielkiej roli. Po prostu Pan Bóg go sobie powołał na proroka i ja muszę po prostu pozostać przy tym, że to jest tajemnica. Nie wiem, jak to się stało. Natomiast tu oczywiście jest, co może świadczyć tak o jego tym takim propracowniczym podejściu czy emocjach. Dlatego, że ktoś mógłby wysunąć taki pogląd, a
prawda? Kościół go przesunął na odcinek duszpasterski, pielęgniarek, później hutników. No to po prostu robił dobrze swoje rzemiosło. No tak to nie było, dlatego że on był bardzo w to zaangażowany, ponad normę duszpasterską. Wiemy o tym, że ksiądz Jerzy Popiełuszko miał plan powołania Uniwersytetu Robotniczego. To jest idea z programu Polskiej Partii Socjalistycznej w tej najlepszej tradycji sprzed II wojny światowej. To była jego idea, której on nie zdążył zrealizować. Wiemy o tym, że w kościele świętego Stanisława Kostki po mszy świętej prosił, były takie spektakle, prawda, bo nie mogło to się odbywać, prawda, z powodu cenzury i prześladowań komuny, nie mogły się mieć miejsce w świeckich, tak, teatrach czy różnych miejscach. Na przykład były czytane fragmenty polskich socjalistów, utopistów z XIX wieku, fragmenty różnych wypowiedzi czy ich ocen sytuacji społecznej. Bardzo podobne do tego, co zacytowałeś na początku, ten trzeci cytat. To wszystko pokazuje, że ten jego taki drive społeczny, tak, i nie wiem, czy to jest najlepsze określenie, tak, był autentyczny, tak, niezadany. Po prostu był autentyczny, to wychodziło z niego. A powiedz, kto korzysta, kto traci na tym, że Kościół wycofał się z obszaru pracy zawodowej swoich wiernych? Z całą pewnością krótkoterminowo biznes. Tak, ale długoterminowo i on traci tak naprawdę, gdy pogarszają się standardy pracy. Tak? Dlaczego? Bo dzisiaj w społeczeństwie w Polsce widzimy, jak katolicka etyka więdnie, a nic nowego na to miejsce się nie pojawia. Jakoś próby zbudowania laickiej etyki no, nie odnoszą sukcesu i to generalnie powoduje taki regres, jeśli chodzi o pewne standardy, także w miejscu pracy. Myślę, że pracodawcy tego nie doceniają, że jedną z przyczyn jest wycofanie się Kościoła z tego obszaru życia człowieka. Że Kościół, tak jak mówię, nie ma wiele do powiedzenia pracownikom, jak żyć w miejscu pracy. No dobrze, a gdyby założyć na chwilę taką sytuację, że zostajesz doradcą Konferencji Episkopatu Polski, to co byś dzisiaj doradzał temu gremium? Żeby nie przeszkadzało, bo to, czy Pan Bóg sobie powoła proroków albo spośród biskupów, albo spośród świeckich, tak jak sobie powołał w Niemczech w XIX wieku księdza Adolfa Kolpinga, twórcy chrześcijańskich związków zawodowych, ich początków, czy księdza biskupa Kettlera, którzy de facto, jeżeli dzisiaj zazdrościmy Niemcom społecznej gospodarki rynkowej, która ma korzenie w chrześcijańskiej demokracji, to oni tak naprawdę zakładali podwaliny pod tą chrześcijańską demokrację, chociaż wtedy to nie miało wymiaru politycznego w ogóle, pod społeczną gospodarkę rynkową, z której Niemcy są lub byli tak bardzo znani, której tak bardzo im zazdroszczono. Otóż to ja bym przede wszystkim doradzał nie przeszkadzać, tak? Ksiądz prymas Wyszyński właśnie prowadził taką politykę.
Takie decyzje podejmował Kościoła, dla Kościoła, a Pan Bóg sobie wzbudzał już tych, którzy wzięli ten sztandar wysoko i poprowadzili. Tak było w sierpniu 80 roku. Tu jeszcze chcę, nawiązując do księdza prymasa Wyszyńskiego, chcę powiedzieć o takim swoim no, ogromnym zaskoczeniu i chcę się nim podzielić. Miałem okazję niedawno odwiedzić księdza arcybiskupa Budzika, metropolitę lubelskiego. Wchodzimy na spotkanie do pokoju przyjęć. Wyobrażacie sobie, że tak kurie biskupie wyglądają, że to są antyki, stare kredensy i stoły, meble. Portrety biskupów i papieży. Wszystko to no, wygląda niezwykle dostojnie i jest w takiej konwencji starego kościoła, w najlepszym rozumieniu tego słowa. Wchodzimy i za fotelem księdza arcybiskupa jest obraz, który no. Jak teraz sobie to przypominam, to trudno w to uwierzyć, a ja byłem świadkiem tego. Zupełnie z innej beczki. Pośród tych wszystkich portretów i obrazów świętych, biskupów, papieży, jest obraz Stanisława Lenca z XIX wieku, przedstawiający negocjacje delegacji robotników z pracodawcą. Z pracodawcą, który gestem odmawia jakichkolwiek ustępstw. I widać, że najstarszy pracownik, najstarszy z robotników już jest zrezygnowany, ten w średnim wieku jeszcze coś tłumaczy, a ten najmłodszy ma zaciśnięte pięści. Obraz o ogromnym ładunku, o takim ładunku no, tego napięcia społecznego. I to właśnie ten obraz, oryginał, jest w kurii archidiecezjalnej, w pokoju przyjęć księdza arcybiskupa. Zapytałem się, skąd on się wziął, w ogóle jaki jest przyczyna tego. Otóż ksiądz biskup Stefan Wyszyński, biskup lubelski, nim został prymasem, kazał go tu powiesić i tak wisi do dzisiaj. Ten obraz robi niesamowite po prostu wrażenie. Jest taki bardzo prospołeczny, taki i to zajmujący jednoznaczną taką postawę propracowniczą. Ponieważ nam się kilka słów zgadało na ten temat, ksiądz arcybiskup wyszedł na chwilę i przyniósł po kilku minutach też bardzo ciekawy dokument. Jest to już po uwolnieniu prymasa, jest to dokument, chyba instrukcja dla lektorów Komitetu Centralnego, jak mówić na spotkaniach z różnymi aktywistami PZPR o prymasie Wyszyńskim. Ja byłem zdumiony, odczytał ksiądz biskup kilkanaście zdań, byłem też tym zdumiony, bo bez języka ideologicznego, bardzo spokojnie napisano mniej więcej, to z pamięci odtwarzam, co następuje, że prymas uważa nas, komunistów, za przejściowy nalot na społeczeństwie polskim i że upadek komunizmu rozpocznie się od Polski. Ale tutaj dalej i te instrukcje dla lektorów KC, co mówić ludziom, żeby oni musieli być zorientowani, tak, co, prawda, jak jest sytuacja, ale dalszy fragment, że ksiądz prymas Wyszyński o kapitalizmie jest nie lepszego zdania niż o komunizmie i uważa, że on również nie przetrwa. I że z Polski wyjdzie ta iskra. Chociaż tutaj nie pamiętam, czy to słowo padło, to nawiązuje do siostry Faustyny, która miała też takie objawienie Jezusa, który mówił, że z Polski wyjdzie iskra, która przemieni świat. Tak samo i tu, że ten impuls, który miał też zreformować kapitalizm, nie pada to słowo zreformować, wyjdzie z Polski.
No po prostu można powiedzieć prorocy z KC, tak, bo część proroctwa już się spełniła, tak, jeśli chodzi o upadek komunizmu. To czekamy na ucywilizowanie kapitalizmu. No dobrze, ostatnie pytanie, Piotrze. Jakiego ważnego pytania nikt ci jeszcze nie zadał w temacie, o którym rozmawiamy, i jaka jest na nie odpowiedź? Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Ja jestem generalnie zawiedziony, że w kościele, jak próbowałem zainteresować ileś ważnych osób, też księży biskupów, kilku, tą tematyką, to nie znajdowałem odzewu. Po prostu to nie jest temat do pytań. Są chyba inne problemy. Trudno mi się tutaj wypowiadać się, prawda? Nie chcę też oceniać, bo rozumiem, że ktoś może patrzeć na te sprawy, z którymi ja przychodzę, jako na sprawy drugorzędne. I taka jest też prawda, że to są sprawy, że są ważniejsze tematy i ważniejsze też problemy. Ale kto wie, gdyby Kościół miał rozwiązanie w tym obszarze życia człowieka, to może by się znalazły rozwiązania na we wszystkich innych, tak naprawdę. Właściwie nie ma pytań, nie ma rozmowy w kościele na ten temat. Incydentalnie pojawia się gdzieniegdzie, ale to nie jest debata systemowa. Co robić w tym obszarze, w obszarze pracy? Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę, licząc na to, że będzie ciąg dalszy. Będziemy pytać, czy będę pytał również, próbował się dobijać do drzwi hierarchów kościelnych i może pociągniemy ten wątek. A w tym miejscu faktycznie już postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Piotr Ciąpa, wieloletni współpracownik Instytutu Spraw Obywatelskich, m.in. zaangażowany w działalność Centrum Wspierania Rad Pracowników. Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Dziękuję Państwu. A z Państwem żegna się już Rafał Górski i kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!